Wracamy do naszych spotkań z katowicką specjalną strefą ekonomiczną, a naszym gościem prezes Janusz Michałek. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Zintegrowany cel przemysłowy. Tak nazywała się konferencja katowickiej strefy i parku przemysłowego Eastport Side, działającego w strefie ekonomicznej kanału sueskiego. Może na początek powiedzmy, czym jest ta egipska strefa, a właściwie egipski park przemysłowy. Dokładnie. No. Ponad rok temu podpisaliśmy umowę, współpracy właśnie między Suez Kanal Economic Zone. To jest nasz odpowiednik, jeden z największych stref na świecie. Nikogo nie trzeba przekonywać, że kanał Suezki i wszystko wokół kanału Suezkiego, czy też na przykład. Portu Site się dzieje i to zaczęło, ta nasza umowa o współpracę zaczęła przynosić rezultaty, bo wielu naszych przedsiębiorców, nie tylko z Województwa śląskiego, ale również z Polski, chce kooperować czy też inwestować w Egipcie. I ta konferencja służyła w jednej części na no, pokazania możliwości współpracy, o której powiedziałem i bardzo, bardzo dużo było polskich przedsiębiorców i tak powiedziałem nie tylko ze Śląska, ale również pokazaniem naszych możliwości, jak my organizujemy naszą strefę. A chciałbym być może wkrótce będę mógł się pochwalić już tak oficjalnie, że trzy duże projekty są właśnie przygotowywane polskie, Śląskie, Projekty są przygotowane właśnie w East Port Side, czyli tej części tej dużej strefy. O tym jeszcze za chwilę, ale powiedzmy ale powiedzmy jeszcze, że w czasie tej konferencji odbyły się również wizyty studyjne przedstawicieli tej właśnie egipskiej strefy w firmach działających w strefie. I jakie efekty, jakie wrażenia? No, oczywiście wrażenia ogromne. Polska jest uznawana w oczach egipskich za bardzo, bardzo ważnego partnera gospodarczego. Cały czas ten eksport, import i tak dalej między krajami rośnie. Widać, że, że te przemysły bardzo zaawansowane technologicznie są zainteresowane właśnie inwestycjami w Afryce. A Egipt jest takim oknem na całą Afrykę i na rynek potencjalnie przez Umowy łączące Egipt z partnerami międzynarodowymi to na rynek 2 miliardów ludzi, czyli można powiedzieć dość sporo. To, co powiedziałem wcześniej, no, można powiedzieć, już dwie firmy mają podpisane memoranda między, między Suez Economy Canal Zone no i oczywiście nami, jako partnerami przygotowującymi tutaj firmy do inwestycji. Przemysł energochłonny, przemysł no, hutniczy, firmy okołogórnicze są też zainteresowane kooperacją. Zaawansowany automotive, ponieważ tak powiedziałem, no, Egipt jest jednym wielkim placem budowy i stwarza też warunki do inwestycji, ale takie, że to jest kooperacja pomiędzy właśnie dwoma, dwoma krajami. Ale warto zwrócić uwagę na to, że. No nie chcę powiedzieć, że po raz pierwszy, no ale zaczynamy powoli mówić o polskich inwestycjach poza Dokładnie. Polską, a nie o zagranicznych inwestycjach w Polsce. I to cieszy. Polsce. To cieszy naprawdę, że widać, że nasi przedsiębiorcy po tych 20 paru czy 30 latach transformacji chcą podbijać już nie tylko rynki polskie, nie tylko europejskie, ale światowe, a my jako strefa chcemy im pomóc w tych warunkach wykorzystując swoje relacje i umowy współpracy właśnie czy też z Emiratami, czy Egiptem, Brazylią, czy też nawet i Koreą Południową. Ale jednak są to też w dużej mierze branże tradycyjne. Pan wspomina tutaj o hutnictwie, o przemyśle ale to, okołogórniczym, tak, to, ale także to jest, o produkcji te, części tak. do przemysłu motoryzacyjnego. Dokładnie tak, panie redaktorze, tylko nam się kojarzy, nie wiem, hutnictwo czy tam produkcja maszyn, tak no, dość można powiedzieć, że to jest bardzo łatwe. Dzisiejsze, dzisiejsze firmy, które pracują, u nas na Śląsku. To już jest zaawansowana technologia, no nie wiem, spawalnictwa, czy też wytwarzania takich, takich produktów, które no, są tylko trzy firmy na świecie, czyli można powiedzieć, to jest wysokie technologie. Czy my także zapraszamy przedstawicieli Egiptu do naszej strony? Tak. są jakieś efekty tego? Dokładnie tak. I w tej delegacji również były firmy egipskie. Czy też z kapitałem egipskim, które są zainteresowane właśnie też kooperacją, po pierwsze z naszymi tutaj firmami, a po drugie do zainwestowania swoich pomysłów. Tu, właśnie w Śląsku, w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. I oczywiście przy okazji następnych spotkań będziemy o tym informować. Dziś musimy już zakończyć naszą rozmowę. Państwa i moim gościem był dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia Państwu.